Gdzie jesteśmy? Oto jesteśmy w Gloucester, tym razem Gloucester Polben. Nazywa się Pembroke. Ile kosztuje? 420 tysięcy. If you can pop up. Pop up is great. Dobra. Mamy też znowu szeroki hall, bardzo fajny. Wchodzimy sobie, może już też bez okularów, tutaj mamy study. Nisko lampy. Troszeczkę nisko, no. Może troszeczkę za nisko. No, muchy w tym linie. A w tym linie to zawsze, nie? Zawsze muchy. No, ale spoko, stary. Duży. Bardzo fajny, duży, no. Znacznie większy od... Znaczy, nie wiem, czy znacznie sprawdzimy na planach, ale wydaje się być większy od tego, który my będziemy mieli. Nie? Podoba mi się korytarz, jest przestrzeń. No. Fajnie. Co my tutaj mamy? Tu mamy klasyczny pokój na liczniki. Potrzebujemy osobne drzwi i tak dalej. Tu pewnie jest kibelek zrobiony pod schodami. A to jest całkiem spoko. Widzisz to dobrze? Mały dość, ale... A to tam, kibelek to kibelek. Najważniejsze jest kuchnia zawsze i salon. No, lecimy. Prawda? O, fajna. Około ten, no, spoko, to jest... To nie jest mała kuchnia. Czuję się przestrzeń, nie? To nie jest mała kuchnia. No i znowu mamy tutaj specjalne rekwizyty. Wow, i masz przejście do salonu jeszcze stąd. No, no, super. Fajnie, bo i tutaj możesz sobie klapnąć. Co prawda, stary styl. Mało też szafek, bardzo mało, nie? Jak na tak dużą kuchnię, to by też się coś przydało. Masz tylko jedną w zasadzie, dwie szafki i to jest koniec. Tu pewnie jest zmywara i to standardowa. Nie da mini. Ciekawe gdzie. Aha, bo tu masz utility room. Dobra, to tyle jest z kuchni. Tu mam jeszcze osobny pokój na. Osobny pokój dla pralki. I tego mi będzie brakować, szkoda. Że tak, tak, nie... bo boiler gdzieś sobie siedzi w rogu i tak. Nie zabiera ci miejsca. Też fajny ten zlew. Ciekawe, pewnie do ogrodu się nie da. Nie ten. Tu chyba nawet nie ma ogrodu. Tu jeszcze mamy wielki zegar. Bang. Obrót jest bardzo fajny. Niestety nie da się wyjść. No to już jest taki good size, nie? Fajnie jest to miejsce na ten. Podoba mi się trochę open plan. Jest open plan, ale możesz też to wszystko pozamykać. To jest za naprawdę fajne rozwiązanie. No, no, wszystko można zamknąć, super. Duże podwójne drzwi. Tak, ktoś chce sobie tu smażyć i... To jest taka dziura. No, trochę tak nie dopasowali te drzwi. Ale jest fajnie. Dość nisko te lampy są. Troszeczkę, no tak, Mati miałby problem. Mati to by już zaliczył tą no. Glacą. Salon fajny. No i znowu mają te fajne lustra kwadratowe. Jak tu sobie klapną. No, no duży jest salon. Tak, tam jest salon. Fajne okno, duże, jest jasno, jest przestrzennie. Przez to, że masz podwójne drzwi do salonu, to daje ci dużo światła z kuchni. No i w ogóle tak, przez to jeszcze więcej przestrzeni. Kapitalnie, no, kapitalnie. Fajna chałupa. Tylko tak jakoś, nie wiem, dla wysokich osób to nie jest. No nie. To co, zmianka? To tyle było. Z dołu, teraz ja wskakuję. Pokazywać górę.
Dobra, to lecimy po oczywiście dywanie. Nie można tego wyłożyć niczym innym. No i teraz jesteśmy... Zapraszam. Nie wiem, czy to jest master, bo ona mówiła, że chyba dwie łazienki ma ensuite. To ensuite. Aha, no to nie wiadomo. Albo to jest master, albo nie, ciężko mi powiedzieć. Albo to jest pokój z łazienką. Śmierdzi to czymś. Śmierdzi. To te ich zapachy chyba takie lipne. O nie wiem, ja z jakąś dziwną firmą używałem. No, ensuite jest naprawdę fajne. Jest luz, znaczy jest miejsce na lustro, jest miejsce na... Tak, wszystko co potrzebuję. Prysznic jest całkiem big. Mogli dołożyć głowę dużą, no ale jest ok. Ale to jest chyba pokój, to nie jest chyba master. Jest po prostu... Nie, no ale zobaczymy. Zobaczymy, to też jest ogromna szafa, także... Ciekawe czy ma półki, ledniczek. O, w sumie takie rozwiązanie to my możemy sobie zrobić. Mhm. Bo my nie budujemy szafy. Tutaj półek nie ma. Dobra, to mogę sobie stąd iść. No sprawdza jak duża jest szafa, no to ja mam sprawdzić. Inaczej da się? Nie da się w ogóle. Idziemy dalej. Kolejny room. No mówiła, że jest dużo male suite. Nie ma. To taką szafę my będziemy sobie musieli kupić. Do samej góry. Mhm. Ale zabudowana, ale to nie jest zabudowana, no bo nie masz na nim miejsca, żeby zabudować. Mhm. To już tak jest taka ciasna ta sypialnia. Jest. A i tak, i tak lepiej niż w bloże. Dobra. Dobra, to jest... duża. Family. Ale popatrz, no i... Nie można było kupić większej wanny do końca. Nie starczyło kasy. Tylko się tu gnieździ, że tu ci woda leje i masz bukor. Bez sensu to dla mnie rozwiązanie. Bardzo piękny obraz przedstawiający dwie kartki leżące na sobie. Chcę taki sam. I są oszczędne kaloryfery. Nie. No na biedę trochę poszło. Na biedę. Ładne kafelki, jasne, zrobione. No nie. Mhm, idziemy dalej. I ten dom kosztuje, przypomnij, 419 tysięcy. Okej. Okay. Dobra, kolejna szafa, miejsce na szafę, to jest zabudowane, nie wiem o co chodzi. Ściany są... O, słabe. Okna takie same, jak mamy. Pokój na szafę i na łóżko i tyle. Nie jest zbyt dużo. Ale wciąż ale jest okej, okay, bo i masz miejsce na biurko i masz szafę, także... Nie ma dramatu. No, do przeżycia. Nie ma dramatu. No i to jest ostatni, czy to jest master? Czekaj, jeszcze jest tutaj... Są drzwi na pościel. Nie, to jest pokój dla bojlera. Ale możesz sobie do góry wrzucić. A gdzie my mamy taki w naszym domu bojler? I mamy jeszcze... Nie mamy tutaj światła. Tylko tak pytanie. Gdzie my w naszym domu mamy taki bojler? Nie wiem, bo nie widzieliśmy jeszcze z naszego domu z bojlerem. No nie widziałam właśnie bojlera. No bo niech żaden nie był skończony. No to ona mówiła, że każdy dwa pokoje mają suite. Dobra, nie wiem jak to tam. Sprawdzimy sobie. Szafa też spoko. No, fajna, duża. Bardzo ładna. No, czyli generalnie jest jedna duża łazienka u góry i master bedroom też z łazienką, z suite. A reszta pokoi na to jak widać. A, czyli tylko jeden jest. Tak, no to poszukamy. Standardowo masz. Jeden pokój ma suite, a kolejny pokój, no i duża łazienka. I małe, okej, powiedzmy, rozmiarowo pokoje, cała reszta. Jest okej, ale uważam, że za taką cenę można by było mieć w drugie suite w drugim pokoju, albo nie wiem, albo większy dom. Jest ładny, ale... Czyli to był master, ten, w którym byliśmy pierwszy.
Nasz jest większy. Nasz pokój. No, tak, tak. Ten. Bo my możemy sobie pokombinować, czy chcemy w tą stronę łóżko, w tą. Nasz jest większy. No. Ale całkiem podoba mi się nawet ten. Ten układ? No. Mhm. Dobra, jeszcze raz masterze. No dobra, to będziemy zaraz schodzić. Będziemy schodzić i... To jest chyba tylko jeden show house, nie? Tak. Ale jest szeroko na dole, to wiem, że to troszkę fajnie.